Opinia to jest bardzo ważna informacja zwrotna i szczególnie w naszym zawodzie jako psychoterapeutów to powinno być niezwykle cenione. Znam wiele osób, które mówią, że się boi, negatywnych opinii, bo przecież ludzie są różni. No właśnie, ludzie są różni i my specjaliści też jesteśmy różni, dlatego warto od różnych ludzi otrzymywać różne informacje zwrotne. W swojej pracy cenię sobie opinię. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Staram się aktywnie odpowiadać na każdą opinię i zachęcam pacjentów do ich pozostawiania. Za te pozytywne bardzo dziękuję, a do negatywnych zawsze staram się ustosunkować. Ja lubię to, kiedy ktoś mówi mi szczerze, że coś było nie tak. Są opinie, do których wracam, choć kiedy odpowiadam na nie, czy odpowiadałam wtedy na nie, byłam przekonana, że właśnie tak powinnam odpowiedzieć, że przecież mam rację, prawda? Przecież ja lepiej wiem. No ale właśnie w relacji nie chodzi o rację. I jak wracam sobie do niektórych z tych opinii, to dzisiaj bym na nie odpowiedziała inaczej. Pacjenci często nie widzą, jak nam podziękować po zakończonym procesie. Nie przyjmujemy prezentów od pacjentów, a często chcieliby coś zrobić. I wystawienie opinii niejednokrotnie jest taką formą podziękowania nam za naszą pracę. I też myślę, że z tego powodu też powinniśmy tego wręcz pragnąć, chcieć i oczekiwać i zachęcać naszych pacjentów, żeby jakiekolwiek mają spostrzeżenia, mogli to wyrazić w ten sposób. To, że pacjent po wizycie i jest chętny podzielić się tą swoją opinią, taką szczerą, prawdziwą, bo bywa różnie, ale część pacjentów naprawdę pisze nawet długie te swoje odczucia, wrażenia po wizycie i one są naprawdę szczere, takie od serca.